Sponsorem programu jest PKN Orlen. Maciej Wolny, Telewizja w Polsce.pl. Witam państwa bardzo serdecznie w programie Co w sporcie, a dzisiaj sporo informacji o hokeju na lodzie w kontekście polskiej reprezentacji, bo razem ze mną jest kapitan reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, Krystian Dziubiński. Witam cię serdecznie, dzień dobry. Witam serdecznie. No i zacznijmy od tego, że macie dość pracowity czas teraz. Przygotowujecie się do Mistrzostw Świata Grupy A pierwszej dywizji w hokeju na lodzie. To wszystko przed wami. Teraz natomiast rozgrywacie takie mecze sparingowe. Przygotowujecie się z rywalami niezwykle konkretnymi, z rywalami niezwykle silnymi. Rozegraliście niedawno 4 z 6 sparingów przed angielskim czempionatem, bo te Mistrzostwa Świata rozegrane zostaną w Nottingham. Rozegraliście ostatnie spotkania, tym rywalem była Słowenia, czyli drużyna ze światowej elity. O zwycięstwie decydowały karne w tym drugim meczu ze Słowenią. Zwycięstwo 4-3 dał Polsce Patryk Wronka. Oba spotkania zresztą ze Słowenią były właśnie niezwykle wyrównane. Jedno spotkanie przegraliście, te pierwsze, drugie, tak jak wspomniałem, zwycięskie. Wcześniej dwukrotnie zmierzyliście się w Rydze z Łotwą, pierwsze spotkanie i tu podobnie wygrane zwycięstwo 5-3, w rewanżu porażka 0-2. Jak oceniasz ten czas sparingu, ten czas przygotowań do Mistrzostw Świata w Nottingham? Jakie wnioski już się u was pojawiają? I bardzo się cieszę, że mamy takich mocnych sparring partnerów przed mistrzostwami, bo nie pamiętam kiedy mieliśmy wcześniej takie mocne sparingi, dlatego dużo nam dają i świetnie się czujemy. Dużo trenujemy, ale weekendy mamy wolne, więc jest czas na regenerację. Jest czas na regenerację i to jest bardzo ważne. A na czym skupiacie się w kontekście treningów właśnie przed Mistrzostwami Świata? Nad jakimi elementami pracujecie najmocniej? No, dzisiaj dzień mamy podzielony tak jakby na dwie jednostki, także już jesteśmy po rannej jednostce siłowni i na lodzie. A druga część, taka główna, jest po południu i będziemy trenowali przewagi i osłabienia. Także tam, gdzie najwięcej goli się zdobywa i mecze się decydują. Ja wspomniałem o tym i w zasadzie rozmawiamy cały czas też o tych sparingach, o przygotowaniu do Mistrzostw Świata, ale który z tych rywali dotychczasowych, Słowenia czy Łotwa, był bardziej wymagający z twojej perspektywy? Wydaje mi się, że ciężko porównać, to są drużyny bardzo zbliżone, jednak bardziej bym przychylny powiedzieć, że Łotwa, gdyż taki przeskok mieliśmy z naszej polskiej ligi, że tak powiem. Graliśmy z silną reprezentacją i te dwa pierwsze mecze były naprawdę wymagające. Ale z kolei nie wszyscy byli na Łotwie. Była też duża część chłopaków, którzy mieli przerwę po zdobyciu Mistrzostwa Polski i srebrnego medalu, więc oni dołączyli do nas, tak by mieli tydzień pauzy, więc dla nich też na pewno te dwa mecze były ciężkie ze Słowenią, bo mieli przerwę. Więc jesteśmy na różnych etapach przygotowań, ale już się docieramy i będzie wszystko dobrze piątek i czwartek. No właśnie, czwartek, piątek. W czwartek reprezentacja zagra w Tychach z Węgrami. Pierwszy mecz w piątek, kolejny mecz z Węgrami również. Jakie nastroje macie przed tym spotkaniem, czy przed tymi spotkaniami? Jakie cele sobie na te spotkania wyznaczacie do zrealizowania w kontekście tych przygotowań? Bo rozumiem też, że patrzycie na te spotkania, czy te mecze z reprezentacją Węgier pewnie zadaniowo, że macie jakieś cele, jakieś zadania przed sobą do zrealizowania w kontekście przygotowań? Jest bardzo duża rywalizacja w drużynie, bo na mistrzostwa jedzie prawdopodobnie 22 zawodników, a mamy chyba 28, o ile się nie mylę, więc z kogoś trener musi zrezygnować, więc no, na treningach czuć taką atmosferę, że po prostu ktoś będzie musiał się pożegnać. I wydaje mi się, że każdy będzie chciał przekonać trenera w tych dwóch meczach, że to jemu się należy bilet do Nottingham. No właśnie, czyli jest ta rywalizacja, ale jak rozumiem, zdrowa rywalizacja na zdrowych zasadach. A jaka atmosfera, jeżeli przy tym jesteśmy, panuje w reprezentacji Polski? No bo stoicie, o tym sobie jeszcze szerzej porozmawiamy, przed historyczną szansą awansu do elity Mistrzostw Świata, hokejowej elity świata. A jaka atmosfera panuje w reprezentacji? Czy macie świadomość tego pewnego wyzwania, tej szansy, która przed wami stoi? Jak to wygląda?
Atmosfera zawsze była dobra w reprezentacji. Wydaje mi się, że znamy się tutaj z polskich lodowisk, więc jesteśmy przyjaciółmi, kolegami dobrymi. A co do mistrzostw świata, to rzeczywiście no wiemy, że jaka jest szansa, wiemy, jak są rywale, ta czołówka, zbliżyliśmy się do niej i wydaje mi się, że po prostu musimy grać z meczu na mecz i odpowiednio być przygotowani, przede wszystkim mentalnie. Właśnie ten mental będzie niezwykle ważny w kontekście tej rywalizacji. Ja wspomniałem o tych spotkaniach z Węgrami i tutaj przypominam, że 20-21 kwietnia polska reprezentacja w hokeju na lodzie zmierzy się z Węgrami, czyli czwartek 20 kwietnia o godzinie 18:30 stadion zimowy w Tychach, piątek 21 kwietnia godzina 20:15 na lodowisku imienia braci Nikodemowiczów w Bytomiu. To są te spotkania przed reprezentacją ostatnie w ramach przygotowań właśnie do mistrzostw świata, ale wracając do tego czempionatu w Nottingham, o ten czempionat chcecie zapytać w kontekście tego, czy to jeden z najważniejszych jedna z takich najważniejszych rywalizacji dla reprezentacji Polski w hokeju na lodzie w ostatnich latach. Jak ty patrzysz na to jako niezwykle doświadczony zawodnik reprezentacji, osoba, która ma za sobą bodajże 12 turniejów mistrzowskich w reprezentacji? Patrzę na to tak, no, że każdy wie, zdajemy sobie sprawę, w jakim jesteśmy wieku i nasi najlepsi zawodnicy są w takim wieku, że mogą to być dla nas ostatnie, może jeszcze jedne mistrzostwa i czujemy, że to jest to, że każdy patrzy na drugiego na treningach, na kolacji, na obiedzie i mamy ten wspólny cel i wiemy do czego zmierzamy i wiemy, że to jest nasz czas nadszedł. No właśnie, nasz czas nadszedł. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, bo po raz ostatni reprezentacja Polski w hokeju na lodzie występowała w hokejowej elicie wiosną 2002 roku, a awans ten ostatni został wywalczony, gdzieś patrząc logicznie na całą kwestię, w 2001 roku, więc trochę lat minęło od tego momentu, żeby wejść do tej hokejowej elity, żeby grać na tym najwyższym poziomie. Pytanie też o rywali, którzy was czekają w tych mistrzostwach świata tej pierwszej dywizji i grupy A tej pierwszej dywizji, bo ta dywizja jest podzielona na dwie grupy A, B, wy jesteście w grupie A i później po tej dywizji pierwszej już wyżej jest właśnie ta hokejowa elita, to tak tłumacząc naszym widzom zawiłości związane z rywalizacją międzynarodową w hokeju na lodzie, ale chcecie zapytać o rywali, z którymi zmierzycie się w tym angielskim czempionacie na mistrzostwach świata, czy oni wszyscy są w waszym zasięgu, czy patrzycie na kogoś z jakimś respektem, czy raczej na równych takich zasadach, bo o awans do elity czekają was spotkania z Litwą, Wielką Brytanią, Włochami, Koreą Południową i Rumunią. No zdecydowanie do każdego przeciwnika trzeba mieć szacunek, ale żadnego z tych przeciwników się nie boimy i mamy naprawdę, znamy swoje wartości i wierzymy w nie, że z każdym na pewno to wszystkie mecze będą naprawdę bardzo ciasne, ale mamy takich zawodników, którzy umieją przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, i młodszych zawodników z finezją, i starszych z doświadczeniem, więc wszyscy, cieszę się, że dużo zawodników po prostu udało się mimo problemów tam rodzinnych i tym podobnych, i z kontuzjami, niektórzy dochodzą do siebie i wszyscy chcą grać i dawno nie było w reprezentacji tak, że po prostu była taka konkurencja, po prostu wcześniej była troszeczkę mniejsza ostatnimi laty. I to może cieszyć. To cieszy i mam nadzieję, że będzie cieszyło jeszcze bardziej po mistrzostwach świata. O ile się nie mylę, to dwie najlepsze drużyny awansują dalej, czyli do tej hokejowej elity. Pytanie, czy reprezentacja Polski w hokeju na lodzie jest na takiej fali, nie wiem, wznoszącej? Jak ty na to patrzysz na przestrzeni ostatnich miesięcy, ostatnich lat, z perspektywy swojego bogatego doświadczenia w reprezentacji Polski? No na pewno koronawirus nam podciął troszeczkę skrzydła. Mieliśmy dobrą drużynę i dwa lata z rzędu nie mogliśmy uczestniczyć w turnieju Mistrzostw Świata. I wydaje mi się, gdyby nie było tej pandemii, to już byśmy dawno byli właśnie w tej dywizji, co jesteśmy teraz, a tak to musieliśmy czekać. I tam wszystko jest otwarte. No tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie drużyny są w naszym zasięgu hokejowo.
kluby polskie pokazały i w Lidze Mistrzów, i tam w Pucharze Kontynentalnym, że to są właśnie zespoły, z którymi będziemy się mierzyć. Dużo tych zawodników spotkamy prawdopodobnie na Mistrzostwach Świata w Anglii. A jakie macie ambicje? Nie tylko te związane z tym najbliższym turniejem, czyli Mistrzostwami Świata, ale też gdzieś idące dalej. Czy myślicie o tej dalszej przyszłości reprezentacji Polski w hokeju na lodzie? No, na ten moment interesują nas te Mistrzostwa Świata i chcemy w przyszłym roku jechać na Mistrzostwa Świata do Pragi i do Ostrawy. I to jest nasz cel na najbliższy rok. I miejmy nadzieję, że kibice będą mogli nas odwiedzić właśnie w Pradze czy w Ostrawie. Mamy niedaleko, wszyscy mamy niedaleko, więc liczę, że to będą takie biało-czerwone mistrzostwa. Biało-czerwone mistrzostwa, czy liczycie na wsparcie kibiców również na tych mistrzostwach w Anglii? Pytanie może bardziej istotne. Jak ważne jest dla was wsparcie kibiców w kontekście rywalizacji, której się podejmujecie już na boisku, już na lodzie? No, byliśmy w lutym w Anglii, też na turnieju, 3 mecze rozgrywaliśmy towarzysko. Już tam było duże grono Polaków, więc wydaje mi się, że w Nottingham będzie ich jeszcze więcej, co bardzo cieszy. Dużo osób żyje w Anglii, naszych rodaków, i na pewno będzie im się dobrze to oglądało, w szczególności, że Brytyjczycy robią, że tak powiem, dobre show na meczach i jest to najwyższy poziom, tak samo jak w Ameryce widzę NHL, więc oni wiedzą, jak sprzedać taką imprezę, więc sądzę, że naprawdę będzie duże zainteresowanie tym wydarzeniem w Anglii. To skoro mówimy o zainteresowaniu, chcę na koniec naszej rozmowy cię zapytać o zainteresowanie w ogóle hokejem na lodzie w Polsce. Jak to wygląda w kontekście naszej ligi, w kontekście rywalizacji poszczególnych drużyn i w kontekście właśnie tym międzynarodowym, reprezentacyjnym, bo niedawno poznaliśmy przecież mistrza Polski w hokeju na lodzie. Hokeiści GKS Katowice pokonali u siebie GKS Tychy 5-2. Tym samym został wyłoniony mistrz Polski. To był 4. mecz finału Ekstraligi. 4-0 ta rywalizacja została wygrana. Obroniony tytuł mistrza Polski. Zdobyli złoty medal 8 raz w historii. Brązowy medal wywalczył Tauron Replast Unia Oświęcim, czyli twoja drużyna po wygranej rywalizacji z Komarch Krakowią Kraków 2-0. Z twojej perspektywy to trzecie miejsce twojej drużyny, twoje trzecie miejsce. Czy to jest sukces, tak to postrzegasz, czy pewien niedosyt, a może sukces, który zwiększa ambicje na przyszłość? No, powiem tak, no, na pewno pozostał u nas w klubie niedosyt, ale osłodziliśmy sobie tym trzecim miejscem i medalem, bo wiadomo, tych medali nikt nie rozdaje za darmo, trzeba pracować, jest, nie wiem, 9 drużyn, które o to walczy, więc zawsze dobrze być w czołówce i po prostu być na ustach tych kibiców. Rok wcześniej zajęliśmy 2. miejsce, przegraliśmy z Katowicami i po prostu to będzie mój trzeci rok w Unii Oświęcim. No i teraz po prostu pora też zmienić tego mistrza Polski. Chciałbym zdobyć 3 różne medale z tym klubem i mam nadzieję, że na to się zanosi. Tego ci życzę. Na koniec zapytam, jakie twoim zdaniem jest zainteresowanie polskim hokejem na lodzie w naszym kraju, wśród kibiców w Polsce, i jak ty widzisz przyszłość tego hokeja na lodzie w naszym kraju? Powiem tak, z perspektywy tego, jak oglądałem właśnie playoffy, to wydaje mi się, że zainteresowanie jest no, odpowiednie. No, tak jak w Oświęcimiu stadion był wypełniony, tak samo na półfinale graliśmy z GKS-em Tychy, to też stadion był wypełniony. Na nasze mecze w Toruniu, jak graliśmy w playoffie, też chodziło dość dużo osób. Więc wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku. Po prostu no, brakuje nam też większej ilości polskich zawodników i wydaje mi się, no, że powinniśmy troszeczkę przepisy zmienić i dać szansę naszym młodszym chłopakom, żeby po prostu się podciągnęli. Wiadomo, czasami trzeba zrobić krok w tył, bo poziom może nie będzie taki zadowalający, ale można zatrudnić bardzo dobrych obcokrajowców, którzy pociągną to. Zresztą Polacy też pokazują, że nie odstajemy od tych obcokrajowców, którzy przychodzą do naszej ligi, a wręcz bym powiedział, że ostatnimi laty no, te kwalifikacje kanadyjskie, punktowe, czy korony Kruszczelców są po prostu zabierane przez Polaków, więc to świadczy, że u nas jest duży potencjał. A ja trzymam kciuki za to, żebyście zdominowali Mistrzostwa Świata te nadchodzące w Nottingham, grupy A pierwszej dywizji. Życzę wam sukcesów, dalszego rozwoju. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Krystian Dziubiński.
Krystian Dziubiński, kapitan reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, był moim i państwa gościem w programie Co w Sporcie. Zachęcam państwa oczywiście do tego, żeby pozostać z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia. Sponsorem programu był PKN Orlen.